Dom Rehab pojawił się w mojej głowie najpierw jako pomysł na stworzenie takiego miejsca, do którego przyjeżdżaliby ludzie, a nie choroby. No bo przecież w tym kółku, w którym ja pracuję, społeczności terapeutycznej, nie siedzą choroby, nie siedzą uzależnienia, nie siedzą objawy, tylko siedzą żywi ludzie, którzy mają żywe historie.